Syna i dzisiaj przychodzę do was z Wagaholem. Nagrywam to po raz drugi, niestety, bo w ogóle nie nagrał mi się dźwięk i mam nadzieję, że tym razem będzie ok. Także już nie będę przedłużać, więc lecimy do filmu. Zacznę może od długopisów i artykułów piśmienniczych, jeśli tak to się w ogóle nazywa. Zacznijmy może od takich długopisów żelowych z Bika i znalazłam je w Biedronce i stwierdziłyśmy z Dominiką, że kurde, czemu nie? Bierzemy, przydadzą się do notatek z historii sztuki na pewno, bo notatki z historii sztuki robię tylko i wyłącznie żelowymi długopisami. Zakreślacze ze Stabilo, stwierdziłam, że wezmę sobie takie małe zakreślacze, bo mam duże i nie chciało mi się ich nosić do szkoły, to po pierwsze, a drugim punktem był fakt, że nie chciało mi się ich nigdy przepakowywać do piórnika i potem wykładać je znowu na biurko, więc były ciągle w moim piórniku i moja organizacja biurka nie istniała. I dalej mamy długopisy, których szukałam chyba po 5 sklepach. Nigdzie nie było czarnych bików właśnie z tej serii. Dominika je w końcu znalazła w Telim i mi pokazała, że są i kupiłam, bo kurde, to są ponoć jedne z lepszych długopisów, więc stwierdziłam, że kurde, długopisy fajne są, no to fajnie było je znaleźć. Były niebieskie, ale ja nie lubię pisać niebieskimi. Ja mam takie jakieś dziwne fazy. 2 lata temu w pierwszej liceum nie potrafiłam pisać w ogóle. Ja teraz tylko czarny, on nie czarny. A oto kolejny powód, dla którego jestem powalona. I nie, to nie ma po 2 takie same. 2 różne odcienie breszpenów z pętela z 2 kolorów. Tak naprawdę byłam jeszcze niebieski i zielony. Więc no, będę miała czym robić notatki z historii sztuki, to na pewno. Chcesz tak rzucać, bo to wszystko słychać. Dalej mamy kolejne długopisy z Bika. Również żelowe. Podwaliłam jeden ostatnio mojemu tacie, bo on z takich korzysta i stwierdziłam, że są bardzo fajne, więc kupiłam sobie sama. Także no na pewno będę miała czym robić na to takie stare sztuki. Bo kiedyś kupowałam takie długopisy żelowe. Zaraz wam powiem, co to były za dokładnie długopisy. Kupowałam długopisy z Paper Mate i proszę, żeby to było widać. Please. Kupowałam takie długopisy i one mają wymienialne wkłady, ale one strasznie, ale to strasznie szybko się marnowały i po prostu z takiego wkładu już nie dało się pisać i nie dało się nic zrobić. Także nie polecam ich, były bardzo ładnie pisały, no ale niestety na długo nie starczają. Chyba, że to wina, nie wiem, tego, że trzymałam je na słońcu albo czegoś w tym stylu, nie wiem. I ostatni artykuł piśmienniczy, kto by się spodziewał? Byłam w Carrefourze i zobaczyłam taki oto długopis i stwierdziłam, że kurde, coś tak mnie kusi i wzięłam. I mam nadzieję, że on jest czarny i że jest żelowy, bo zazwyczaj te, wiecie, te szczypiorki, te, które tam się kupuje, są właśnie czarne i żelowe, także jeśli tak, to będę bardzo szczęśliwa. Generalnie kupiłam 3 korektory i jeden już otworzyłam, bo potrzebowałam, żeby tam coś wykorektorować. I one się prezentują w ten sposób, kupiłam je w ogóle w Carrefourze i nie spodziewałam się, że w Carrefourze będą tyle ozdobne korektory, naprawdę, w sensie, no są ładne, no podobają mi się. Cute. Dusza dziecka we mnie drzemie, to nie jest żadna nowość. Dalej mamy jeszcze taśmę, kupiłam sobie taśmy, bo taśmy są dość potrzebną rzeczą. Zwłaszcza dla mnie, bo ja używam taśmy dość często, czy to jak maluję, czy tam, no taśma to jest generalnie bardzo przydatna rzecz. Natrafiłam na taśmę, to stwierdziłam, że ją wezmę, no i wzięłam, no i mam. Te karteczki, fiszki, każdy z was zna w momencie, kiedy weszliście na amerykańskiego YouTube'a i ktoś jechał do sklepu. Jak on się nazywa? Target. Target, tak się nazywa ten sklep. One mają akurat niemiecki napis, bo Teddy jest chyba niemieckim sklepem i są tam rzeczy z Niemiec. Ale strasznie się jaram, bo jeśli chodzi o historię sztuki, to fiszki są mega dobrym pomysłem. Zwłaszcza jeżeli będę mogła sobie przykleić jakieś dzieło i nauczyć się autora, rok powstania i tych wszystkich tam rzeczy, które potrzebuję, także sztos. Zakładki indeksujące, strasznie się nimi jaram, bo są bardzo ładne i może w końcu będę miała jak zaznaczać zadania domowe, o ile mi się będzie chciało to w ogóle robić. Naprawdę mi spadły.
Okej. Okay. Mają naprawdę bardzo ładny wzorek, takie wiecie, piórka tutaj i strasznie mi się podobają. I uwaga, to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, iż gdyż, ponieważ, bo ja uczę się trybem segregatorowym, mam segregator od matmy, czyli mojego rozszerzenia i podstawy łącznie i mam segregator od historii sztuki. To są właśnie takie zakładki do segregatorów, które mi się totalnie przydadzą, bo fajnie by było podzielić sobie mniej więcej na jakieś działy i poddziały, na przykład z matmy. Czy też nawet z historii sztuki, chociaż tam już mam takie kartki, które oddzielają. To jest coś fajnego, także wielkie polecanko. Ostatnia rzecz stricte szkolna i tak, mam w tym roku tylko jeden zeszyt do polskiego. Mam jeszcze zeszyt wieloprzedmiotowy z zeszłego roku, plus mam jeszcze parę zeszytów takich, wiecie, pojedynczych, więc na pewno coś tam się ogarnie. To jest zeszyt do Polaka, jest to zeszyt w kratkę, bo ja nienawidzę pisać w liniach. I jest on bardzo ładny. Nigdy nie sądziłam, że kupię do szkoły tylko jeden zeszyt na rok, ale tak się stało i tak jest. Chciałam jeszcze kupić zeszyt wieloprzedmiotowy, ale dosłownie nigdzie nie mogłam go znaleźć. Muszę jeszcze dokupić właśnie zeszyt wieloprzedmiotowy i muszę dokupić jeszcze wkłady do segregatorów, czyli kartki, wiecie, tak po prostu. Jeśli coś kupię, to będę Wam oczywiście nagrywała wszystko na Instagramie, także mam nadzieję, że już mnie tam obserwujecie. Zapraszam. Jeśli chodzi o akcesoria, to kupiłam sobie jeszcze taki piórnik albo kosmetyczkę, jeszcze nie wiem co to będzie. Jest to taka zwykła, bez żadnych kieszonek. Kosmetyczka lub piórnik. W teorii kosmetyczka, w praktyce może być też piórnikiem. Jest w miarę pojemna, ale nie jest też bardzo duża. Także mam nadzieję, że się sprawdzi i będę z niej korzystać. I teraz stricte jedzeniowe rzeczy. Zacznijmy może od butelki, tak, tej popularnej butelki. Ja zawsze chciałam taką kupić, zawsze była za droga dla mnie i stwierdzałam, że kurde, nie będę tyle kasy wydawać na butelkę. Ale skoro trafiła się okazja, że ta butelka kosztowała 25 zł wtedy, stwierdziłam, że guys, biorę to. Co mnie ciągnie do tej butelki? To, że jest termiczna i będę mogła sobie pić kawę w szkole. I to, że jest duża i ładna. Czy ja dobrze powiedziałam, że to jest butelka termiczna? Chyba dobrze. Także kawa i herbata do szkoły stanie się standardem, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Dalej mamy pojemniczek na jedzenie i tutaj będą lądowały raczej jakieś takie, wiecie, sałatki, może bardziej jakieś zupy? Nie, wątpię, zup nie będę nosiła. Ale wiecie, jakieś takie jedzenie bardziej płynne, żeby to wszystko się super fajnie zapięło. Kurde, nawet mam teraz problem, o. Z tego się nic nie wyleje. Korzystaliśmy z tego z moimi rodzicami na jakichś wyjazdach, także z tego się na pewno nic nie wyleje. Więc no, tylko się cieszyć. I ostatnią rzeczą w tym holu, co jest bardzo dziwne, bo jakoś tak szybko to poszło, jest taka śniadaniówka, również zamykana, kupiłam ją w Pepco. Hello, ostrość. Dzień dobry. Jest taka śniadaniówka, którą kupiłam też w Pepco. I jest ona taka bardziej, na wiecie, na jakieś tam konkretniejsze rzeczy typu jogurt w kartoniku, bo bałabym się tam wrzucić jakąś sałatkę z sosem, ale wydaje się całkiem spoko, prawda? To tyle, co już chciałabym Wam dzisiaj pokazać i jestem zdziwiona, że to tak szybko poszło i że kupiłam aż tak mało rzeczy. No ale przez te zeszyty pewnie tak to właśnie wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapeczka w górę i subskrypcja, bo subskrypcja jest super. Jakby subskrypcje są bardzo fajne, jeśli film Wam się spodobał i podoba Wam się, jak do Was mówię i w ogóle podoba Wam się mój kanał, tak jak montuję i w ogóle no, no wiecie, to subik jest bardzo ważny. Oraz mój Instagram, bo Instagram jest nawet ważniejszy niż subik. Wow, nikt nigdy tego nie powiedział, ale Instagram jest ważniejszy niż subik. Bo na Instagramie nie stresuję się aż tak bardzo, mówiąc do kamery, w sensie ja się nie stresuję prawie wcale. Ale na Instagramie jestem taka bardziej swobodna i do Was mówię prawie ciągle, także mam nadzieję, że wpadniecie na Instagrama. I co, no będę się już z Wami żegnać, także siema, widzimy się w kolejnym filmie.